Piękny wieczór. Przed budynkiem jest piękny napis Szeged. W głębi kolorowa fontanna. O, jeszcze te dzwony. Jest 7:45. Wędrowaliśmy do Rumunii. Jesteśmy aktualnie w Aradzie. No to tutaj mamy stare miasto w Sibiu. Przed nami piękne stare miasto. Zobaczcie tutaj ten most. 1859 rok. Wow, jaka tu piękna brama. Jesteśmy na drodze transfagaryjskiej. Tam jedziemy do góry. Mają nawet oryginalne tutaj filiżanki z napisem Balearat. Jesteśmy aktualnie wewnątrz willi byłego dyktatora Ceausescu. A tutaj mamy górną stację kolejki. Niesamowity widok. Dotarliśmy do zapory na drodze transfagarackiej. Jak nosem rusza. No, fajny. Ale zawsze to jest dzikie zwierzę. One już chyba są udomowione. Jak pozuje. Ty wyłazi, wyłaź. Wystraszyłam się, ty. Mamy ładne kapelusze. O. No akurat zachmurzyło się i zaczęło padać. Zawędrowaliśmy do miejscowości Targoviște w Rumunii. No coś pięknego, że takie perełki tutaj jeszcze są. I Rumunia słynie z kabli. W każdym mieście jest bardzo dużo kabli porozciąganych. Trochę pada. Ale chciałem wam jeszcze pokazać wieczorem ten monastyr, jak jest pięknie oświetlony. Bajka. No i tutaj dojechaliśmy do Dunaju i tu będziemy teraz płynąć promem. No i niestety na ten prom się nie załapaliśmy. Właśnie odpłynął. Musimy poczekać na następny.
monastyr Derwent w Rumunii. Zwróćcie uwagę tutaj na te rzeźby kamienne, jakie one muszą być stare. Tu jest chyba 1880 chyba drugi rok na tym. I tutaj mamy główne wejście. Apostoł. To jakaś kronika chyba. Nie. Normalnie. Tutaj jakiś mnich, który urodził się w 1900 roku, a zmarł w 1990. 90 lat żył. No, ładny wiek. Bułgarskie pola słoneczników. Z tych słoneczników będzie olej z pierwszego tłoczenia. Na drodze dojazdowej do Nysybyru jest wypadek i skierowało nas na taką drogę górską. No, powiem wam, że fajna ta droga, taka przez góry, także osoby, które lubią off-road, no to tutaj mają pole do popisu. Sena Beach Inclusive. No i dalej już na bosaka raczej jest niemożliwe przejść. Tu już się zaczyna taki skalisty brzeg. Piękny ten klif. Przed wejściem na Stare Miasto jest kamień, a na kamieniu napisane, że Neseber jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. No, powiem wam, niesamowite są te mury. Tutaj mamy jakąś wazę. No i weszliśmy znowu do tej części takiej handlowej. Dużo kramików, sklepików. Tutaj mamy sklep z wyrobami skórzanymi. Wędrowaliśmy do Bułgarii, do słonecznego brzegu. No i stąd tutaj pływają morskie taksówki do Neseberu. Tu jakiś grajek idzie. A tu leżaki praktycznie w samej wodzie. Nawet nie ma jak przejść. Piękna, złota kopuła. Zawędrowaliśmy w okolice Primorska. Idę teraz na spacer plażą. No i co zobaczę, to wam nagram. Także zapraszam was na spacerek plażą w okolicach Primorska. Z tej starej łodzi to zrobili chyba taki kwietnik teraz. Może mnie będzie widać. Będę się tak cofał. O. Zobaczcie, co tutaj pisze na tej łódce. COVID-21.
No i mamy też Karela Gotta. No można powiedzieć od Nesebaru aż do granicy z Turcją. I muszę wam powiedzieć, że są tutaj niesamowite kontrasty. No i tutaj jest aleja doprowadzająca do plaży. No przeszedłem tutaj ten szlaban i tu jest kilka tych resortów. Forest Beach, Ropotamo, Maisonet, Lotus i Holiday. Tam bardzo dużo ptaków jest. Nie wiem, czy słychać te ptaki. Kolejny postój. Aktualnie jesteśmy w Czarnomorcu. Tam w głębi widać redę w porcie Burgas. No tutaj też by trzeba było się doszukać, co autor miał na myśli. Co to może być? Czy tędy się przejdzie? Zobaczmy. Tutaj mamy wejście do basenu. Jedziemy na koniec wybrzeża bułgarskiego. A tutaj sobie mieszkają tak przy samej granicy. A tutaj jakie ładne schody prowadzą do tego kościoła. No i tutaj popatrzmy jeszcze na to. Zaraz kilka kilometrów. Niesamowita okolica, a tutaj znowu jest taki piękny motylek. A tutaj mamy
ogromny kamieniołom. Wejdę tutaj kawałek. No moi drodzy, tutaj kończy się nasza przygoda z Bułgarią, Oriachowo. Wschód słońca w Rumunii, w miejscowości Behert. Jadąc przez rumuńskie wioski, widzimy piękne studnie. Przy takiej jednej się zatrzymaliśmy. No i chcę wam pokazać, jak ona wygląda. Jest bardzo głęboka. Nie wiem, czy będzie widać. W każdym razie jest woda i przy tych studniach są również jakieś takie malowidła, coś w rodzaju takich kapliczek. I to jest słynna droga 67C. 21 kilometr Transalpiny. Dzisiaj mamy bardzo ładną pogodę, także zdjęcia są rewelacyjne. Jechaliśmy jeszcze wyżej na Transalpinę. Tam jest jakaś stacja przekaźnikowa, ogromna. Słoneczko nam świeci, troszeczkę zaczęło wiać już i temperatura trochę spadła tutaj. Już prawie, że jesteśmy na szczycie. Tu jeszcze jest ładne niebo, ale tam u góry już ciemne takie, idą jakieś uczyska brzydkie. No i jesteśmy przy drugiej dolnej zaporze, także stamtąd jedziemy od Transalpiny. Zawędrowaliśmy do Rumunii, do Turdy. Idziemy zwiedzać kopalnię soli. Egerszalok, termy, nostalgia, tak? Tak to wygląda wieczorową porą. Byliśmy tutaj wczoraj, ale wczoraj było ciemno i nic nie było widać. Natomiast tak wyglądają węgierskie pamukale Egerszalok. I tak wygląda ten bilecik, o którym już wspominałem. Także mamy znaczek UNESCO. No i wejście o godzinie 13, 26 września 2024 roku. No i pan przewodnik zamyka drzwi. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka.
A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.